Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo opowiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech daje jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani moi, dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w tę Ewangelię, trzeba również popatrzeć na całość tej struktury liturgii słowa, jaką mamy. Dlatego, że wszystkie te czytania w sposób taki absolutnie uzupełniający dzisiaj do siebie pasują. Kiedy czytamy, przypominamy sobie przekazania Boże, że mamy je podejmować, ale nie w duchu Starego Testamentu, lecz w duchu Nowego Testamentu, to dzisiaj święty Paweł mówi, że potrzeba nam takiego Ducha Bożego, Ducha Świętego, abyśmy zrozumieli mądrość płynącą od samego Boga. Że w tej mądrości przekazań jest ukryte nasze życie.
nieszczególna relacja, więź z samym Bogiem, który nas stworzył i powołuje do relacji ze sobą, do takiej więzi absolutnie najgłębszej, duchowej. Że bez tego Ducha Bożego trudno nam zrozumieć, w czym są przekazania, że są pewnym światłem prowadzącym nas do samego Boga. Dzisiaj święty Paweł mówi, że głosimy mądrość między doskonałymi. Między doskonałymi. Ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Jest pewna mądrość z tego świata. Święty Paweł jest tego świadom, że ten świat również oferuje nam pewne mądrości. Władcy z tego świata patrzą poprzez pryzmat tej mądrości na rzeczy stworzone. A dzisiaj święty Paweł staje przed nami i mówi nam o takiej mądrości ukrytej, której nie pojęli władcy tego świata. Kiedy przechodzimy bardzo tak zgrabnie do pierwszego czytania, to święty mędrzec Syrach mówi, jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od jego upodobania. Stawiam przed tobą życie i śmierć, ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Kiedy porównujemy te dwa czytania ze sobą i Pawła i Syracha, to widzimy, że czasami sięgamy w naszych wyborach po śmierć. Tak też może i sięgnęli władcy z tego świata po śmierć Jezusa, dlatego że ukrzyżowali Pana wedle tego, co dzisiaj mówi święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście. Sięgnęli po śmierć. Czasami człowiek ma chęć usunąć z Boga, dlatego że Pan Bóg staje ze swoim światłem przed nami, no i to światło nam nie pasuje. Obnaża nasze słabości, nasze zdrady, nasze niewierności, nasze mówienie Bogu nie, odwracanie się do Niego plecami. Czasami pomagamy sobie, że te wszelkie przykazania można zinterpretować inaczej, w innym kluczu, w kluczu bardziej nowoczesnym, innowacyjnym byśmy powiedzieli, modyfikując je w sposób odpowiedni tak, żeby były dostosowane do tego świata. A dzisiaj Pan Jezus mówi, że ani jedna jota nie będzie zmieniona, ani żadna kreska, aż się wszystko spełni, aż się wszystko wypełni. Nic. Mamy podjąć wszystko, co Bóg polecił w Starym Przymierzu, a wypełnia w Nowym. Można powiedzieć, literalnie mamy podejść do tych przekazań. My wiemy doskonale, że te przekazania, kiedy oderwiemy je od kontekstu Bożego, trudno je nam wypełniać. Są to takie przekazania, jeśli chodzi o Stary Testament, bardzo takie antropologiczne, pełne ludzkiej mądrości. Że przecież należy szanować rodziców, należy nie zabijać, należy mówić prawdę, nie należy kraść. To są wszystkie rzeczy, które są jak gdyby zgodne, można powiedzieć, z każdą formą kultury, epoki. Każdy człowiek, który w ten sposób postępuje, to w jakiś sposób w każdej epoce uznaje swoje uzasadnienie. Jest jak gdyby tym człowiekiem, który służy społeczeństwu i samemu sobie. A więc są to pewne imperatywy kategoryczne, które są dostępne dla każdego myślącego człowieka w każdej kulturze i każdej epoce. Te przykazania Boże, które wynikają ze Starego Testamentu, przynajmniej tych 7 ostatnich. Dlatego gdy popatrzymy na te pierwsze 3 odnoszące się do Boga, to już jest inaczej. Ale gdybyśmy się zatrzymali na tych 7 ostatnich, to przecież wszyscy jesteśmy zgodni. Nie ma co tu ukrywać. One pasują do tego, co w sercu jakoś wyczuwamy, czego potrzeba od dobrego człowieka, od człowieka, który rozumie pewną etykę ludzką, pewne normalne zachowania, żeby nie być człowiekiem, który jest człowiekiem bezczelnym, który jest człowiekiem, który sprzeniewierza się pewnym dobrym zwyczajom, obyczajom. A dzisiaj Jezus mówi, że mimo wszystko, że wiecie o tych wszystkich przekazaniach, mimo że podejmujecie te wszystkie przekazania, wasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Kim byli uczeni w piśmie? Oni byli tymi, którzy posiadają wiedzę.
jak to zrobić, co Bóg chce. A mimo wszystko jakoś im nie wychodziło. Kim byli faryzeusze, którzy potrafili jak gdyby podjąć w sposób zewnętrzny te wszystkie przekazania. Oni byli jak gdyby bardzo skrupulatni co do wszystkich tych przekazań w sposób zewnętrzny. Tak były rozbudowane te przekazania, że w tradycji żydowskiej obrosły do 613 nakazów i zakazów. 248 to było zakazów, przepraszam, nakazów, tyle ile wedle starożytnych jest kości w człowieku. I 365, tyle ile jest dni w roku, to było zakazów. Tak to interpretowali Żydzi, tak jak gdyby wyprowadzili dodatkowe przekazania z tych 10 Bożych przekazań, 10 słów z dekalogu. Pan Jezus im to zarzuca, że zamieniliście prawdę Bożą na tradycję ludzką, że tak nie można. Że człowiek potrzebuje głębszego zastanowienia się nad każdym przekazaniem. Dzisiaj Pan Jezus, stając na górze błogosławieństw, wnika w 3 przekazania. Jest to przekazanie: nie zabijaj, nie cudzołóż i nie mów, nie przysięgaj, nie dawaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I próbuje Pan Jezus ukazać, co to wszystko znaczy. Że to nie chodzi o pewne takie doraźne zachowanie zewnętrzne, lecz każde z tych przekazań musi być przeżyte w sobie, przyjęte. Psychologia powie, zinterioryzowane w sobie. Ma być scalone z nami. Że nie możemy tylko zatrzymać się na pewnych zewnętrznych formach aktów i czynów ludzkich, moralnie ocenianych, tylko potrzebujemy czegoś, co z tymi przekazaniami nas scala. Nie w zasadzie nakazu i zakazu, lecz pewnego Ducha Bożego. Ducha, który przenika i Boga samego, i nas samych, Ducha Świętego. Dlatego ten Duch Święty jest tak bardzo ważny. Ten Duch Święty jest tak maksymalnie ważny, że on pokazuje nam mądrość Boga. Że to jest czasami wiedza zakryta, że jeżeli nie przerobię tego w sobie, tych przekazań Bożych, to te przekazania Boże będą ze mną walczyły. Nie będę przyjacielem przykazań. Będę z nimi walczył. Muszę wejść w głębie tych słów Boga, aby zobaczyć, do czego Pan Bóg mnie prowadzi. Jak te przekazania są bardzo głębokie, wnikające w konstrukcję moich myśli, planów, decyzji. Jak nie mogę przed tym uciekać. Dzisiaj mieliśmy taki fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi: pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Pogódź się. Święty Augustyn, komentując ten fragment, mówi, że tym przeciwnikiem czasami może być Ewangelia i przekazania Boże. Tak święty Augustyn podchodzi do tego fragmentu. Że Ewangelia jest mi przeciwnikiem czasami. Przekazania Boże są moim przeciwnikiem. Mam się z nimi pogodzić, póki jestem w drodze, póki żyję. Mam zobaczyć tą głębię mądrości Bożej. Taką głębię mądrości, której nie poznali władcy z tego świata. Nie poznali. Nie poznali. Bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Chrystusa. Tak mówi dzisiaj święty Paweł do Koryntian. Święty Paweł mówi, że Chrystus, który umiera z posłuszeństwa i miłości do Ojca, do ludzi, jest mądrością Bożą. To jest ta mądrość, której wyczekujemy. Mamy w Starym Testamencie wiele ksiąg mądrości. Ale tam nigdzie nie ma zdefiniowane, czym jest mądrość. Zawsze jest powiedziane, kto jest przyjaciółką mądrości, co ją poprzedza, co jej towarzyszy, do czego ona prowadzi. Lecz w Starym Testamencie, mimo że mamy księgi mądrościowe, nie ma nigdzie powiedziane dosłownie, literalnie, definitywnie, czym ta mądrość jest. Ona dopiero wybucha przy Chrystusie i to na krzyżu. To jest mądrość świata ukryta. Mądrość pochodząca od Boga. Chrystus z miłości umiera dla nas, z miłości do Ojca w posłuszeństwie, by nas ocalić. To jest ta mądrość Boga, ukryta, której nie są w stanie pojąć władcy z tego świata. O czym mówi ta mądrość? O miłości Boga. O miłości Boga. Takim pierwszym etapem, pierwszą drogą są przekazania, żeby to zrozumieć, żeby się od nich nie odwracać.
żeby ich nie modyfikować w sposób nowoczesny czy też ponowoczesny, tylko je przyjąć wręcz literalnie i wejść w głębie, w strukturę tych przekazań, żeby wejść głębiej. O czym mówi to przekazanie? Do jakiego myślenia mnie zachęca? Do jakiego nawrócenia? Słowo nawrócenie, greckie metanoia, zmiana myślenia, zmieniam myślenie. Wchodzę w strukturę, w głęboko w Słowo Boga, które mnie prowadzi, jest światłem dla moich stóp. Prowadzi mnie na spotkanie z miłością Boga. Po co jest to wszystko? No po to, by z Bogiem być, by budować z Nim więź realną, prawdziwą. Taką, która nie odwraca się plecami. Żeby zobaczyć tą miłość. Zobaczyć, co Bóg ma wobec nas. Co nam przygotowuje. O czym mówi dzisiaj święty Paweł, że nam to Bóg objawił. Przez Ducha, który go przenika i nas przenika. Nam to wszystko objawił. Dzisiaj mieliśmy bardzo piękną kolektę po hymnie Chwała na wysokości Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Że dzięki Twojej łasce chcesz z nas uczynić mieszkanie dla Ciebie. Żeby Bóg w nas zamieszkał. Mamy tabernakulum, mamy ołtarz, Eucharystię. Przecież to tabernakulum jest świętą poczekalnią dla Boga. Jego tęsknotą jest mieszkać w nas. I z perspektywy tabernakulum, i z perspektywy ołtarza. My jesteśmy tym miejscem przeznaczenia Eucharystii. Tym finalnym spotkaniem Boga i człowieka. Nasze życie, nasze ciało. Ciało Boga przychodzi do naszego ciała. Jego życie, Jego obecność do naszego życia, do naszej obecności. Stajemy się ze sobą związani. Piękna symbioza, można powiedzieć. Wspólne życie. Bycie razem. To się gdzieś zaczyna na drodze przekazań Bożych. Od tego światła, kiedy wchodzimy w konstrukcję, w głębokość tych przekazań. Żeby ich nie odrzucać. Mojżesz mówi do narodu wybranego, przyjmijcie te przekazania i strzeżcie ich. Bo są mądrością w oczach narodów. Nie roztrwońcie tego dziedzictwa, to jest wasz skarb. Bóg widzi nas i dzisiaj w Księdze Syracha mówi, dasz radę. To jest w zasięgu Twojej ręki. Nie poddawaj się, wierzę w Ciebie, choć wiele razy przegrałeś, wiele razy zawaliłeś, ja wierzę wciąż w Ciebie. Dasz radę. Jest to do podjęcia. Z moją miłością, z moją obecnością, z moim światłem, z moją prawdą. Jest to do podjęcia. O to chodzi, żeby to wszystko było przeniknięte pewnym doświadczeniem Ducha Bożego, świętości Boga. Dzisiaj mówi o tym Pan Jezus, żeby nasza sprawiedliwość była większa niż uczonych, tych, którzy mają wiedzę i tych, którzy są faryzeuszami, którzy praktykowali w sposób aktywny, zewnętrzny te wszelkie czyny. Ma być większa. Tam jest takie słowo pochodzące od języka greckiego, słowa greckiego dike, to znaczy prawość przetestowana przez Boga. To jest sprawiedliwość, jaką człowiek ma wobec Boga. Pewna prawość, która została zaaprobowana, poddana próbie przez samego Boga. Taką mamy mieć sprawiedliwość. W czym się ta sprawiedliwość wyraża? W odpowiedzi miłosnej na miłość samego Boga. W odpowiedzi miłosnej. Robię to z miłości do Niego. Jezus powie, każdy, kto mnie kocha, będzie przestrzegał moich przykazań. Nie ze strachu, nie z lęku, z miłości. Jeżeli kogoś kochamy, wiemy, że te słowa są dla niego ważne, że chcemy zrobić coś dla niego tak, jak on chce, żeby sprawić mu pewną przyjemność. A tym bardziej Bogu, który w tych przekazaniach zawiera pewną prawdę o nas samych, że tym nie można manipulować, nie można poddawać modyfikacji, nie można w jakiś sposób unowocześniać, bo to zawsze jest świeże, pełne życia pochodzi bezpośrednio z Ducha Świętego, który jest pełen życia i nowości. Abyśmy w ten sposób poznawali Boga. Dzisiaj święty Paweł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Którzy Go
miłują.